Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać efekt ze stajni Emixera o nazwie Blue Box. Jak widać, niebieskie pudełko. Krótko opisali wygląd samego efektu. Jest to mianowicie połączenie przesteru z oktawerem, to znaczy z urządzeniem, które dodaje oktawę niżej do ogranego dźwięku. Zasilany jest tam na zasilacz 9V albo baterię taką R. Śmieszną taką jedną, wszyscy wiemy jaką. Dodatkowo w zestawie są takie śmieszne nakładki na gałki. One służą temu, żeby podczas grania na scenie sobie móc nogą smyrać po tych gałkach. Są dwie oczywiście w zestawie. Plus jeszcze taka gąbeczka śmieszna, żeby nakleić ją z tyłu efektu. Albo, prawda, doklejam jakiś rzep, żeby w pedalboardzie się nam trzymało, albo po prostu taką podkładkę, żeby się nam po scenie nie przesuwało, jeśli tylko na tym efekcie gramy. Tu Wam pokażę brzmienie czystego kanału, bez efektu. Od razu zaznaczam, że tutaj ta gałka jest na maksa odkręcona, dlatego że tutaj jest inaczej regulacja niż w innych efektach, że zmniejszając tą gałkę, to miksujemy sygnał gitary z sygnałem z efektu. Na przykład tutaj będzie jakby najbardziej taki najczystszy, powiedzmy, sam przester, a tutaj będzie najwięcej dodanej oktawy, więc taki najbrudniejszy jakby sygnał, najmniej jakby czystego sygnału z gitary. Posłuchajcie teraz czystego kanału. Brzmi super, ale z tym zobaczycie, będzie jeszcze inaczej. Zmniejszymy troszeczkę sygnał ten. Sama oktawa dodana. Zapraszam do sklepu.